Witam serdecznie, nazywam się Eligiusz Zrubek z myślakmiliony.com. Dziś moim gościem jest Leszek Buczak. Leszek specjalizuje się w marketingu internetowym i jest copywriterem. Pomaga ludziom pisać dobrze o sobie. Prowadzi z sukcesem sklep internetowy zdrowakarma.pl i swoją autorską stronę leszekbuczak.pl. Daje dobre słowo, to cytat i myśl przewodnia Leszka, którą można zobaczyć na jego stronie. Leszku, witam Cię serdecznie przy prowadzeniu naszej rozmowy. To będzie wielka przyjemność. Bardzo doceniam, że jesteś dziś tutaj ze mną. Dziękuję za poświęcenie Twojego czasu dla mnie i dla moich cennych słuchaczy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć. Witam Eligiusza, ale przede wszystkim witam wszystkich, którzy znaleźli czas na to, żeby spędzić z nami najbliższe kilkadziesiąt chyba minut swojego życia. Wspaniale. Leszku, opowiedz nam, jak to się wszystko zaczęło, kiedy zacząłeś działać w internecie, od kiedy tak naprawdę prowadzisz swoje działania w internecie? I teraz wyjdzie, że jestem jakimś dinozaurem, bo internet w moim życiu pojawił się wcześniej niż życie pojawiło się w wielu naszych słuchaczach. Szczerze mówiąc, pamiętam jak dzisiaj. To był 1996 rok. Pracowałem wtedy w Elplaście. Taka duża, jak na wówczas, firma w Jastrzębiu, największa prywatna firma w Jastrzębiu. Tam wtedy mieszkałem. I pamiętam ten dzień, kiedy drżącymi rękami wyciągałem z pudełka modem internetowy. Nikt wtedy nie wiedział jeszcze o modemach, praktycznie nikt nie wiedział o internecie. To było trochę jak UFO. Wszyscy gdzieś słyszeli, ale tak naprawdę nikt nie przeżył kontaktu. I dostaliśmy ten modem od takiej bardzo zaangażowanej firmy, zaangażowanej w sprzedaż, a w zasadzie to w sprzedaż produktów, które myśmy produkowali. I tej firmie bardzo zależało na tym, żeby mieć z nami kontakt lepszy niż kontakt telefoniczny. Wiadomo, że przy kontakcie telefonicznym z działem handlowym firmy dosyć popularnej są problemy typu zajęte, ktoś nie odbiera, bo akurat no, jest jakaś dostawa albo jakaś inna tego typu okoliczność. A tej firmie zależało na tym, że ilekroć składa zamówienia, to żeby to zamówienie było szybko złożone. W związku z tym chodziło im o to, żeby wysyłać do nas maile. Dzisiaj to jest oczywiste, natomiast wtedy nikt nie wiedział tak naprawdę, o co chodzi z tymi mailami. I właśnie pamiętam, jak tymi drżącymi rękami, bo ja mniej więcej już wiedziałem, z czym się to wiąże, jakie możliwości to daje. Wyciągam ten modem z pudełka, to był modem jeszcze na takim złączu ISA. Nikt nie wiedział, co to jest złącze ISA. Królował DOS, oczywiście wraz z Windowsem 3.11 i jako, że to był rok 96, no to do Polski wkraczał pomalutku Windows 95. I wokół mnie pełno ludzi, cały dział handlowy, wszyscy patrzą, co ja robię, wszyscy wystraszeni, że robię coś, co zmieni w jakiś sposób ich życie, niekoniecznie na lepsze, bo pewnie znowu się trzeba będzie czegoś uczyć, pewnie trzeba będzie znowu coś poznawać, coś nowego wejdzie, pewnie to będzie, nie wiem, jakieś kłopotliwe. I po 3 godzinach, no bo dopiero wtedy mieliśmy mieć internet, w związku z tym nie było czegoś takiego jak ściąganie sterowników z internetu, czy jakaś automatyczna konfiguracja, trzeba było wszystko ręcznie, łopatologicznie ustawiać, system przerwań, te wszystkie rzeczy, więc tam siedziałem, dłubałem, nie do końca się jeszcze na tym wszystkim tak znałem, więc też miałem przygotowaną ściągę i wreszcie się udało. I we mnie rosnące podniecenie, a słyszę, że wokół mnie to wszystko opada, ci ludzie, nic się nie stało, nic się nie zmieniło, cały czas żyjemy, działamy w ten sam sposób. Nie udało mi się. Tylko ja wiedziałem, że operacja zakończyła się absolutnym sukcesem. Widziałem w okienku, takie malutkie okienko mrugające, że przyszła wiadomość. To była wiadomość potwierdzająca to, że zarejestrowałem się, już nie pamiętam niestety, jaki to był operator pocztowy, ale chyba to był Onet. I zarejestrowałem się tam, uruchomiłem swój mail i rzeczywiście przyszła pierwsza informacja od tego klienta z takim, jeszcze wtedy nie z zamówieniem, ale właśnie ucieszony klient, że wreszcie ma z nami tą formę komunikacji. To taki, jak pytałeś, sam początek internetu. Natomiast kiedy zacząłem działać, no to oczywiście to już tak nie pamiętam dokładnie, bo to już są rzeczy dosyć płynne, ale kilka lat później uruchomiłem swoją firmę komputerową. Stałem się już bardziej świadomą osobą komputerową. No i oczywiście wtedy również jako jeden z pierwszych, przynajmniej w Jastrzębiu, rozpocząłem sprzedaż przez internet. Wtedy
te strony wyglądały koszmarnie, to te grafiki, pamiętam, takie bardzo kontrastowe, te strony żółto-zielono-pomarańczowe, takie papuzie wręcz, żółto-zielono-pomarańczowo, niebiesko-granatowo, wszystkie kolory tańczy na tych stronach, jakieś tam takie pojawiające się, wyskakujące rzeczy, banery. Było fajnie, ale rzeczywiście myślę, że okolice roku 98-99 to są takie moje początki. I tutaj trochę się bałem, że zadasz to pytanie, bo wyjdzie na to, że jeśli dzisiaj mamy rok 2018, zacząłem 99, czyli 19 lat doświadczenia, no to, że powinienem być już jakimś rekinem, miliarderem. Tymczasem moje podejście zawsze było takie nieco inne, to znaczy internet doceniałem, natomiast jestem jednak zwolennikiem relacji, zwolennikiem takich normalnych, zwykłych rozmów człowiek do człowieka. W związku z tym szczerze przyznam, że z czasem rola komputerów, jak i internetu w moim życiu zamiast rosnąć, tak naprawdę malała. To znaczy z tego postumentu, na którym wszyscy stawiają, ja dosyć szybko zapchnąłem to do roli takiego narzędzia, które nosi się ze sobą gdzieś tam w torbie i które wyciąga się wtedy, kiedy jest potrzebne. I tak to właśnie u mnie było z tymi początkami. Rozumiem. Bardzo wspaniałe początki, bardzo wspaniała opowieść, przejmująca taka. Jesteś copywriterem. Możesz więcej wytłumaczyć, co to jest copywriting, tak dokładnie, dla naszych słuchaczy? Tak, rzeczywiście wytłumaczenie tego jest potrzebne, bo w języku angielskim istnieją dwa identycznie brzmiące słowa. Nawet sprawdzałem kiedyś, jak rzeczywiście należy wymawiać, czy nie ma żadnej różnicy. Zapis fonetyczny jest dokładnie taki sam. Jest słowo copywriter, składające się, czyli copyright, składające się z dwóch części. Oczywiście copy, czyli jakby treść, a w szczególności treść marketingowa, treść biznesowa, treść komercyjna. No i teraz right jako prawo i write jako pisać. I one, tak jak powiedziałem, wymawia się tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Copyright w sensie prawnym, czyli ogół zagadnień związanych z własnością intelektualną do dzieła różnego rodzaju twórców. Bo oczywiście można pisać nie tylko teksty, można pisać muzykę, można również copywriting dotyczy wszelkich dzieł stworzonych. Można nie wiem, tworzyć obrazy, tworzyć filmy i to wszystko, czyli zastrzeżenia prawne dotyczące możliwości wykorzystania, kopiowania czy jakichś innych rzeczy, to są właśnie zagadnienia, które obejmuje copywriting jako write, czyli prawo. Natomiast ja zajmuję się copywritingiem, czyli pisaniem tekstów komercyjnych, tekstów sprzedających. I to jest zupełnie coś innego. I żeby było śmieszniej, mało ma to wspólnego z pisaniem w takim sensie artystycznym, z pisaniem książek, z pisaniem różnego rodzaju dzieł literackich. I żeby było jeszcze śmieszniej, ma to wiele więcej wspólnego z matematyką, która rzeczywiście jest również moją pasją, niż z literaturą taką właśnie artystyczną, która notabene też jest moją pasją. Tak więc w jednym miejscu trochę łączę działanie obydwu półkul, no bo oczywiście trzeba te słowa w jakiś tam sposób dobierać taki trochę artystyczny, ale przede wszystkim one muszą być ułożone w odpowiedni sposób, w odpowiedniej hierarchii, muszą być dobrane pod kątem ich znaczenia takiego bardzo, bardzo merytorycznego i tym już zajmuje się nie prawa, czyli nie ta emocjonalna półkula, tylko ta lewa półkula, właśnie taka arytmetyczna, porządkująca, systematyzująca. I to jest taka główna różnica. Będziesz miał chyba ze mną problem w tym wywiadzie, bo jak widzisz, ja nie umiem udzielać krótkich, prostych odpowiedzi, tylko na każdy temat mówię długo i wyczerpująco. Podobał Ci się mój wywiad z Leszkiem? Chciałbyś posłuchać dalej? Jeżeli tak, to zapraszam Cię na stronę myśljakmilioner.com/Leszek. Tam możesz pobrać cały nasz wywiad. Dziękuję.